Dzień dobry wszystkim. Dzisiejsza wycieczka w składzie 4 osoby. Znajdujemy się na parkingu w Puszczy Kozienickiej. Tak się sprawy przestawiają. Tu żeśmy się zatrzymali. Widzę, że dojeżdżają jeszcze inne auta. Jest piękna pogoda. Ścieżka dydaktyczna Królewskie Źródła. Nadleśnictwo Kozienice. Skorzystamy zaraz z tych stołów. A po drugiej stronie, to jest przy głównej drodze chyba na Kozienicę, drugą stronę do Radomia. Jakieś miejsce pamięci tutaj jest, zaraz zobaczę. 39 rok. Który rok? 39 poległych tych, jakiś tam czytało. Idealne na szczęście. Zszedłem trochę z głównej drogi. Jest taka tablica edukacyjna. Kornik ostrozębny. No. No, można sobie tutaj odpocząć. Tam widać, że wyrąb robią, bo pisze zakaz wstępu. No i pewnie robią, bo efekty widać. No, zbliżamy się do kolejnego miejsca. Też tu są miejsca postoju, ale tam wcześniej były szlabany pozamykane, także nie wiem. Najprawdopodobniej to spotkanie kolegów krótkofalowców, na którym też się mam zamiar pojawić, to chyba będzie w tym miejscu. Przed nami wejście i duży napis: Leśna Ścieżka Dydaktyczna Królewskie Źródła. Piękne miejsce tutaj na biwakowanie. Jak to jest pięknie zrobione, przygotowane toalety i to je. Drewno gotowe. Sprawny intelektualnie oraz doceniający wykształcenie. Wspierał Władysław Jagiełło, król Polski, w okresie swoich rządów w Polsce naukę oraz kulturę. To wszystko na tym obiekcie tutaj jest takim wspaniałym. Gołębi wymieszane z kamykami. Ty, ale to jest po prostu knajpa. Fajery, piec. No, no. Tak? No. Ja nie mogę. Kurde, to jest tak trochę daleko, nie? Olejem na tym, nie olejem.
Ktoś coś zostawił? Tu ktoś coś zostawił, zobacz. Ale to może się przyjdzie. Ma termos. Po drodze między tymi pomostami kolejne miejsce odpoczynku. Szpak, drost, krucik, kosa, świergotek. Co my to mamy? A, my to mamy chyba to źródełko. Także tutaj to źródełko jest. Źródełko życia. Woda życia. Pijcie tę wodę, a będziecie uzdrowieni. Opuściliśmy źródełko. Jarek czyta, gdzie, w jakim labiryncie jesteśmy. Kolejne miejsce wypoczynku. Król Jagiełło 23 razy. 23 razy tędy król Jagiełło przechodził. Pił tę wodę. Nadal tu to jest do picia. Czysta, smaczna woda. No. Patrzymy również za grzybkami. Prawo. W lewo. Rezerwat przyrody. Źródło królewskie. Ale to jest lewo grzeźny do Wisły. Jarek, będziesz na główkę skakał? Tak. Tu by ci się nic nie stało. Te bagna. Widzisz herbata? Tak, herbatkę by proszę. Japońskie, wybij to. No, bo dużo tego jest. Fińska, dużo tego jest. Bardzo dużo. Bo to są inwazyjne. Co znaczy inwazyjne? No, 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 myślę, że no tutaj to naprawdę są bagna. Od nich. Ty, a powiedzcie mi, co teraz jest, właśnie słyszałem, że jest drugi przypadek jakiejś choroby. No. Wracamy z powrotem. I proszę zobaczyć. 27 października. Ile tu jest po prostu ludzi? No jestem już, że tak powiem, na powrocie. Dochodzę do miejsca, do parkingu. Dziewczyny idą.
Danusia niesie siatkę Kani. Jarek gdzieś tam na Kanie poszedł. Mamy się spotkać tu na parkingu. Ale co? Chciałem pokazać, co tu się dzieje. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy. Tam na parkingu było może 6-7 aut. No tu. Po prostu nie ma miejsca. Tyle samochodów, nie ma miejsca.